Rozdział 13. Pan tak powiedział do Mojżesza: poświęćcie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Bóg znienacka prosi Mojżesza o poświęcenie mu wszystkiego, co pierworodne. Każde pierworodne z ludzi i ze zwierząt staje się Bożą własnością zarezerwowaną dla Niego. Na wstępie zauważmy, że nie należy tego mylić z obrzędem obrzezania, bo obrzezanie dotyczy wszystkich chłopców, nie tylko pierworodnych, i nie dotyczy bydła. W kulturze tamtego czasu znany był zwyczaj poświęcenia bogom pierwocin bydła i zbiorów. Pierworodne bydła i ludzi było najprawdopodobniej poświęcone któremuś z bóstw egipskich. Bóstwo miało opiekować się nim przez całe jego życie. Jeżeli taki był zwyczaj w Egipcie, nic dziwnego, żeby Bóg wymagał tego samego od swojego ludu. Ale mojżeszowe poświęcenie odbywa się w kontekście odkupienia pierworodnych podczas pierwszej nocy paschalnej. Pierworodni Izraela zostali ocaleni od śmierci dzięki krwi baranka. To przypomina ofiarę Abrahama, który najpierw zgodził się na poświęcenie Izaaka, pierworodnego syna Sary, ale ostatecznie baran podarowany przez Boga zastąpił Izaaka na ołtarzu ofiarnym. Odsyłam do 22 rozdziału Księgi Rodzaju, link powyżej. Czyli to, co się teraz dzieje w Egipcie, jest kontynuacją historii Abrahama, ale rozszerzoną na cały lud Izraela. Temat z Księgi Rodzaju został wzbogacony o aspekt tajemnicy odkupienia dzięki i baranka paschalnego. W nocy 10 plagi pierworodni Izraela ocaleli tylko dlatego, że zostali odkupieni przez Boga. Zostali przez Boga nabyci ceną krwi baranka. Stali się jego własnością. Bóg stał się Goelem pierworodnym. Goel to najbliższy krewny osoby zniewolonej. Na Goelu ciąży obowiązek odkupienia zniewolonych członków swojej rodziny. Skoro Izrael jest pierworodnym ludem Boga, zgodnie z prawem Izraela, Bóg wkroczył w dzieje Egiptu w celu wyzwolenia swojego pierworodnego ludu. Bóg jest spokrewniony ze swoim ludem. My, chrześcijanie, nazywamy Boga naszym Ojcem. Stawiamy więzy krwi na pierwszym planie naszej relacji z Nim. W starożytności pierworodny był głową całego potomstwa rodzinnego. Poprzez odkupienie pierworodnych Bóg odkupił całe potomstwo Izraela. Cały lud należy do Boga. Dlatego wymagania stawiane przez Boga Izraelitom są dużo większe niż poganom. Izraelici mają kategoryczny zakaz zwrócenia się do bóstw pogańskich, bo zostali odkupieni przez Boga, stali się jego własnością. Nie mają już prawa wrócić do Egiptu. Przykazanie poświęcenia Bogu pierworodnych jest kolejnym obrzędem służącym do podtrzymywania pamięci. W każdym pokoleniu przypomina się wydarzenie pierwszej nocy paschalnej i zaciągnięty obowiązek bycia wiernym Bogu, bycia wyłącznie zakochanym w Bogu, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym, to znaczy żądającym wyłączności. Bóg nie znosi podzielonego serca. W nocy paschalnej Memra Hashem nawiedziła Egipt. Memra to znaczy słowo. Jego przyjście nie było karą, ale było chwilą, w której Hashem
Bóg Wyzwoliciel, postanowił wybawić resztę Izraela, bo miara zła doszła do swoich granic. Odsyłam do odpowiedniego odcinka, link powyżej. Bóg jako Goel był zobowiązany odkupić pierworodnych Izraela. Słowo Boże stąpiło i nawiedziło Egipt. Wszystko, co było poświęcone bóstwom pogańskim, zostało zmiecione przed obliczem Pana, bo jest tylko jeden Bóg i nikt nie może stać w Jego obecności. Przy życiu zostali tylko ci, którzy byli zaznaczeni krwią baranka. W 13 wersecie słyszymy, że wszystko pierworodne ludzi ma być wykupione. Tutaj nie jest jeszcze doprecyzowane, w jaki sposób to wykupienie ma się odbyć w praktyce. Odpowiedź pojawi się dopiero w Księdze Liczby. Odkupienie Izraelitów dokona się nie krwawą ofiarą, ale poprzez poświęcenie Lewitów w ich miejscu. Lewici to potomkowie Lewiego, syna patriarchy Jakuba. To jeden z 12 sztepów Izraela. Sami Lewici nie będą złożeni w ofierze, ale poświęcą całe swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Oni będą mieli w świątyni zadanie wnoszenie ofiar przed Bogiem. Mówiąc dzisiejszym językiem, Lewici to osoby konsekrowane, to służba świątynna i kapłani. Kapłaństwo aaronowe, lewickie, nie jest przywilejem. Jeśli Lewici mogą zbliżać się do ołtarza pańskiego, jeśli mogą towarzyszyć ofiarom składanym Bogu w imieniu całego Izraela, to tylko dlatego, że we własnej osobie są żertwą ofiarną dla Pana. Lewici to osoby całkowicie poświęcone Bogu. Stają się powiernikami wierności i przymierzu wszystkich szczepów Izraela. Oni mają pilnować, aby lud Boży nie padł z powrotem w pułapkę bałwochwalstwa, bo to oznaczałoby powrót do Egiptu i śmierć ludu. Jest też ważny temat ofiary zastępczej. W przypadku Izaaka złożonego w ofierze przez Abrahama, baran stał się ofiarą zastępczą. W nocy 10 plagi egipskiej baranek paschalny stał się ofiarą zastępczą za pierworodnych Izraela. W Izraelu Lewici, czyli osoby konsekrowane, są ofiarą zastępczą dla odkupienia całego Izraela. Na zakończenie proponuję Wam wysłuchać obrzęd poświęcenia Lewitów z Księgi Liczby. Szczegóły tego obrzędu staną się zrozumiałe dopiero po naszym wspólnym przeczytaniu Księgi Kapłańskiej, ale już teraz warto się z nim zapoznać. Życzę owocnego słuchania. Rozdział 8. Mówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami. Wyłącz Lewitów spośród Izraelitów i oczyść ich. Postąpisz zaś z nimi w ten sposób, aby ich oczyścić. Pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą szaty i wtedy będą czyści. Następnie wezmą młodego cielca ze stada i należącą do tego ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Ty zaś weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną. Każ wystąpić Lewitom przed namiotem spotkania i zbierz całe zgromadzenie Izraelitów. Gdy wyprowadzisz Lewitów przed Pana, Izraelici włożą na nich ręce. Następnie Aaron gestem kołysania wobec Pana przekaże Lewitów jako ofiarę Izraelitów i będą przeznaczeni na służbę dla Pana. Lewici włożą ręce na głowy cielców, a Ty jednego z nich złożysz na ofiarę przebłagalną, a drugiego jako całopalenie dla Pana, by w ten sposób dokonać nad Lewitami obrzędu przebłagania. Stawisz Lewitów przed Aaronem i jego synami i ofiarujesz ich Panu gestem kołysania. Wyodrębnij Lewitów spośród Izraelitów. Gdy
gdyż oni do mnie należą. Gdy ich oczyścisz i ofiarujesz gestem kołysania, przyjdą lewici służyć w namiocie spotkania. Są oni mnie oddani na własność spośród Izraelitów. Biorę ich spośród Izraela w miejsce tego, co otwiera łono matki, to znaczy w miejsce wszystkich pierworodnych. Do mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spośród ludzi, jak też i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Obecnie biorę lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraelitów i daję ich Aaronowi i jego synom jako własność spośród Izraelitów, by za Izraelitów pełnili służbę w namiocie spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotkała ich kara w wypadku, gdy sami zbliżą się do przybytku. Mojżesz więc, Aaron i cała społeczność Izraelitów postąpili z lewitami tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Według tego postąpili Izraelici z nimi. Lewici dokonali swego oczyszczenia i wyprali swoje szaty. Aaron zaś gestem kołysania ofiarował ich Panu. Potem dokonał nad nimi obrzędu przebłagania, by w ten sposób zostali oczyszczeni. Następnie lewici zostali dopuszczeni do pełnienia służby w namiocie spotkania pod kierunkiem Aarona i jego synów. Jak rozkazał Pan Mojżeszowi w sprawie lewitów, tak postąpiono z nimi. I tak mówił dalej Pan do Mojżesza. Takie jest prawo odnoszące się do lewitów. Po ukończeniu 25 roku życia mogą służyć w namiocie spotkania. Po ukończeniu 50 lat są wolni od służby i nie będą jej dalej wykonywać. Mogą wprawdzie pomagać swoim braciom w namiocie spotkania przy wykonywaniu zajęć, ale do właściwej służby nie mogą być dopuszczeni. Tak masz postąpić z lewitami w sprawie ich służby. Rozdział 18. Wtedy Pan rzekł do Aarona: nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju. Nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi. Ja jestem działem Twoim i dziedzictwem Twoim pośród Izraelitów. Oto oddaję lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów w zamian za służbę, jaką pełnią w namiocie spotkania. Izraelici nie będą się mogli zbliżać do namiotu spotkania, by nie byli winni grzechu zasługującego na śmierć. Sami tylko lewici mogą pełnić służbę w namiocie spotkania i poniosą ciężar odpowiedzialności. To jest prawo wieczyste dla waszych potomków. Lewici nie będą posiadali żadnego dziedzictwa pośród Izraelitów, lecz dałem im jako dziedzictwo dziesięciny, które Izraelici przynoszą Panu w ofierze. Dlatego też o nich powiedziałem, że nie otrzymują dziedzictwa pośród Izraelitów.